Koniec tego lenistwa. Czas na przygodę. Razem z Roxem i Dealerem dostaliśmy wyzwanie od XCOM i Nvidia. Musimy zapuścić się do głębokiej dżungli i sprawdzić, jakie kryje ona sekrety. Kolejne odcinki tej miniserii pojawiły się już teraz u Dealera i Roxa, więc jak obejrzysz ten, wpadaj jak najszybciej do nich. Mamy też dla was niesamowity konkurs, ale o tym dowiecie się już za chwilę. Zostaw suba na tym kanale i zaczynamy! Siemaneczko, witam was w najnowszym odcineczku na tym kanale. Jak pewnie już wiecie, dostaliśmy razem z Dealerem oraz Roxem. Cześć chłopaki. Siemaszko. Cześć, siemanko. Dostaliśmy niemałe wyzwanie, ponieważ musimy przejść jakąś tajemniczą mapkę, która wygląda naprawdę niebezpiecznie. Jest w jakimś dzikim lesie. Dealer, boisz się, widzę to. Tak. Piękne, się krzesasz. Ja się boję, się trzęsę, widzisz, się trzęsę? Dealer się strasznie boi. Rox, ty jesteś bardziej odważny, bo ty masz hełm. Ja tutaj widzę piękny lasek i ja chcę iść tą ścieżką zobaczyć, co tam dalej jest, kwiatki. Jaki jest plan, chłopaki, nawet chcesz iść w tą dżunglę? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dlaczego, to jest nie? Jedyna droga. Widzisz, no, druga jest za sobą? Nie ma drogi. Faktycznie nie ma drogi. Dobra, okej, okay, no to idźmy do przodu. Tą różę tutaj. Ej, tu jest jakaś książka. To tutaj? A tu mamy skrzynię. Ej, chłopaki, może najpierw sprawdźmy tą skrzynię. Jakby Rox, wiesz, że jesteś wyrywny, stary, ale sprawdźmy tą skrzynię. Ja biorę to sobie tyle. Gniany mieczyk. No, panowie, będzie ciężko, coś czuję, z drewnianym mieczykiem. No, będzie ciężko, ale przynajmniej każdy ma partię swoich... gaci nie mamy. Partię swoich koszulek i butków. Fajnie, fajnie. To dobrze, jest cieplej, jest zima, jest zimno. Jest dżungla, stary, jest super gorąco. Jest strasznie gorąco, ja to chyba zdejmę w ogóle, dobra. Wiesz co, dobra, może co, idźmy. Co tam znalazłeś? Ja czuję się bezpiecznie, mimo wszystko w tej zbroi. Wiesz co, znalazłem różę widerową, proszę bardzo, tutaj. A właśnie, ej, to jest ciekawe. Co to jest? Tu musisz czytać? To jest poszlaka jakaś. Ja umiem czytać. Zabieram ją, słuchajcie. Zabrałeś ją? O, da się ją zabrać? Nie widziałem. W ogóle to jest dziwne, że w takiej zwyczajnej dżungli jest netherowa. Właśnie dlatego to jest duże wyzwanie. To jest duże wyzwanie dlatego, bo się boimy, to jest tak sobie niepokojący las. Dobra, to co, może ja przeczytam, bo ja zrobię jakąś zanotkę na ziemi. Dziennik Steve'a. Wybrałem się do lasu po jagody. Warto od czasu do czasu uzupełnić zapasy. Ten biom wygląda fantastycznie. Może znajdę tutaj jakąś strukturę? Ahoj, przygodo! Rzekł Steve. Co wy na to, chłopaki? Ja się dziwię. Czyli Steve tutaj jest na tej mapeczce gdzieś. No właśnie, to jest trochę podejrzane, ale chyba nie wiem. Będziemy szli jego śladami, słuchajcie. Znaczy, no nie mamy innej drogi, więc idźmy w takim razie w tą stronę. Zbieramy jagody, może zbierzmy je. Widzisz? Dziubaga. Ej, patrz na Roxu, chodź, zobaczysz coś. Ej, czy to nie jest wystarczająco podejrzane? To jest twarz villagera. Ej, rzeczywiście, to jest jakaś twarz. Mroczne ruiny, stary, co to jest? Dobra, idźmy dalej, chłopaki. Nie wiem, czy to znamy. Im szybciej wyjdziemy z tego lasu, tym lepiej. No właśnie, Rox, ty jesteś twardy, mówię, to przynajmniej twój hełm, stary, to nic przez tego... Proszę, że trzymajmy drogi, będzie dobrze, ale... Rox rozpierza wszystkie krzaki na drodze, co jest? Teraz ktoś z was czyta, ja już nie wiem, czy chcę znać dalszą część tej historii. Ty. Widzę w oddali jakąś świątynię. Może znajdę w niej coś wartościowego. Jest świątynia, patrzcie na to. To jest ta świątynia, o tym mówił? To ta? Ta świątynia? No tak. A widzisz, jak świątynia. Okej. Tam jest szkielet. Dobra, chłopaki, ja to biorę na klatę, Ja prowadzę ten odcinek, więc lecę na stylece z tym normalnie na lecę tego gościa bez problemu, lecę stylem. Patrzę, w kolano dostałeś strzałą właśnie. Dostałem strzał, ale zaciukałem go bez problemu, chłopaki. Jestem mocny, naprawdę jestem mocny. No, nieźle, nieźle. Właśnie, tutaj, co to jest? Coś tu ciekawego jest? Nie, tu nic ciekawego nie ma. Sama dżungla. To może idźmy na dół razem, bo razem raźni, chłopaki. Ja nie chcę wchodzić w takich mrocznych, zagrzybionych miejscach. Dobra, okej. O, jakiś zombie! Uważajcie! Ale czemu stary w niego właśnie? Czemu go przepychamy między sobą? Au, jak ping-pong. Gramy w ping-pong. Ej, róża, panu. Kolejna róża. Kolejny zombie. Czekaj, bo jest dużo zombiaków, one się włażą przez okno. Tak, chwila. Zbieram różę. Ej, tu jest jeszcze na dole zejście, o kurde. O, tu są dwa zombiaki. Czy ktoś chce pomóc mi? Okej, ale oni chyba nie ogarniają. Tak, spoko. Nie, one są friendly. Tak, one są przyjazne, ale dobra, no dokonały żywota. Teraz, co jest w tej skrzyni? To gładko poszło. Mamy tutaj drabinki, chłopaki, nie wiem, do czego nam się one przydadzą. Może później je wykorzystamy, na razie warto sprawić. O, tu jest tak. O właśnie, kto będzie łucznikiem? No właśnie, chłopaki, musimy zrobić wybory na łucznika. Co wy na to? O, znowu zombie, halo! No dobra. Wybory na zombie, no to, jak na razie ja mogę być. Chcesz dobra, być, Roxu? Ty jesteś prosem. Już wybraliśmy. Ale dobra, Roxu, teraz dobra. Ty chcesz na notatkę. Roxu, książka. Zaraz, bez problem. Roxu, ty... Stary, na pewno jesteś łucznikiem, bo ty nawet nie zauważyłeś tej figury, stary. Na pewno zauważysz wroga z takiej odległości? Bo ten hełm, co, mi się wydaje, że ten hełm, stary. Nie ruszała się. Myślę, że wróg, jak będzie się ruszał, to go zauważa. No. Dobra, bo ty masz te czujniki ciepła w oczach. Dobra, on jest cyborgiem. Dobra, tak, zróbmy dokładnie, tak dlatego mam zielone oczy. Możesz czytać. To ja czytam w takim razie. Warto było zwiedzić to miejsce! Znalazłem tutaj 5 diamentów! Mam całkiem spore zapasy lazurytu. Zostawię go na miejscu. Lazuryt? Znaleźliście lazuryt? No tu jest, stary. Jest lazuryt, tutaj patrzcie. A, to jest lazuryt. Okay.
Ja mam drabinki ogólnie, więc myślę, że możemy spokojnie sobie iść na górę. Ale na razie nie mamy za bardzo na co się wspinać, bo to wszędzie drzewa i liany, więc chyba nie ma potrzeby za bardzo. No ale dobra, idźmy drogą dalej. Tak, my zboczyliśmy trochę z trasy, chłopaki. Nie wiem, czy to było bezpieczne. Tak, to właśnie, to jest droga cały czas. Podejmujmy rozsądne decyzje. Coś tam przechodziło. Nie no, wchodzenie do opuszczonej świątyni jest taką spoko czynnością. Ej, tu jest chłopaki, ej, tu jest znowu ta głowa, widzicie to? Widzę. No, za tym sękiem. Jest. Trochę creepy zaczyna robić, dobra. Ja tu już pozwoliłem sobie zacząć rozstawiać te drabinki, bo mamy ewidentnie 6 drabinek, które pasują tutaj, więc zapraszam was na górę, chłopaki. O, Rox, to jest dobre miejsce dla ciebie. Ła, ej, coś mnie strzela, teraz mnie strzeliło. O, kolega, okej. Mówiłem. Ty, dealer, faktycznie ty jesteś spostrzegacz. Ja już wykończę, słuchajcie. Może to powinien być ucznikiem, kurde. Nie, ja jestem grzybiarzem, ja będę... prawiant zbierał. Ty jesteś stary naprawdę spostrzegawczy. Zobaczyłeś tego szkieleta, słyszałeś go? Ja myślałem, że to Roxu, kurczę. Roxu, coś wkręcasz. Strzelałeś dla niepoznaki, wiedziałeś, że ten szkielet nas zaatakuje. Ale Roxu jest podejrzany, ja mu trochę nie ufam. Ale dobra, no idźmy na górę w takim razie. Latarnia jakaś tam jest, słuchajcie. No jest latarnia. No widzę w oddali latarnię. No właśnie nie w dżungli, stary, bo tu jest morze już daleko. Ale patrz, jest też jakiś dym leci, więc myślę, że w stronę tego dymu najpierw pójdziemy. O, tam na dół możemy zeskoczyć. Tam jest kotek w ogóle! Wow! Siemanko, koteczku. Nie strzelaj! Rox, nie rób tego! Nie rób tego, barbarzyńco! Nie rób tego, Rox! Ojej, nie strzelaj sobie tylko, no. Ja przecież bym do niego nie trafił. Dobra, Rox, za karę czytasz notatkę. Dawaj. Latarnia. Muszę iść w jej stronę, aby móc się stąd wydostać. Chwila, jeszcze raz, dealer musiał się wydrzeć, bo spadł. O, on żyje? O. Chyba nie. Chyba nie żyje. Poczekamy tutaj na niego, aż się zespi. No, poczekamy na niego. Czytamy notatkę jeszcze raz. Latarnia. Muszę iść w jej stronę, aby móc się stąd wydostać. Ognisko? Ktoś musi być na dole. To podejrzane. Ej, zaraz się zacząłem śmiać, stary, ale ocelot tutaj przybiegł z niewiadomych przyczyn. I tak panikuję. Dobra, nieważne. No to co, chłopaki? Dilerek, to twój ocelot? Wróciłem! O, cześć. O. On chyba spłoszył tego ocelota. On chyba spłoszył tego ocelota. Dobra, chłopaki, to wydaje mi się, że w takim razie musimy iść w stronę tej latarni. I tak się tam iść. Dealer, ty masz jakiś problem ze sobą, stary. Ja zaskoczyłem na te liany, mi się wydaje, że to jest rozsądne. O nie, to nie było rozsądne, nie, to było rozsądne. Nie lepiej wskoczyć do wody po prostu, Ale stary, to jest za łatwe, trzeba robić trudne. Dealer, co ty wyprawiasz, czemu za tobą biegł? Tak. Dealer, czy mi się wydaje, że za tobą biegł płonący ocelot? Dealer, pojawiasz się i znikasz, chłopie. O, patrzcie, dobra, chodźmy notatka. Dalej. I mały ocelocik, cześć! Ej, ocelocik, tu już czaszka jest. Tu jest czaszka, no właśnie. Okay. Jak mogłeś zauważyć najpierw ocelota zamiast czaszki? Przecież to jest... Ale to czemu zbierasz czaszkę? To jest czyjaś głowa. Już myślę, że mu nie zależy, wiesz? Na tej głowie. Głowa. Dobra, to jest twoja głowa, stary. Okej, niech będzie. Dobra, no to, to jest co? Krew? Teraz ja może wstam. To wygląda jak krew. To się robi niepokojąco, powiem wam, chłopaki. Niedobrze, niedobrze. Gdzie znajdujemy czaszki, tu jest jakaś jakiś wąwóz. Musimy tam, nie możemy tam wpaść, chłopaki, to jest jakiś wąwóz. Ach, to szkielety! Gdy tylko zeskoczyłem z drzewa, te usłyszały głośny plusk wody i rzuciłeś na mnie, a mówiłem ci, Rox, żeby nie zeskakiwać. Widzisz, teraz zwabiliśmy szkielety. Było ich 3, na szczęście udało mi się je pokonać. Chyba pora wracać do domu, w latarni powinny być łódki. Czyli pokonał ich, tak? No, nie wiem, stary, na pewno go ścigały, może uciekał, nie wiem, ciężko powiedzieć, myślę, że powinniśmy stąd na ludzie... Ostrożnie. Oj, tutaj tam są szkielety, tam są szkielety na dole, może przejdźcie? Dobra. Fajnie to wyglądało, widziałeś to? Jak przeleciała z tego. Jak ta strzała przeleciała, tak? Dobra, ja nie zamierzam do nich schodzić, chłopaki. Mamy już jednego szkieleta w drużynie, on nam wystarczy zdecydowanie. Biały sztandar, myślisz, że to czyjeś jest? Nie wiem. Mamy latarnię. Miejmy nadzieję, że to jest niczyja latarnia, bo nie chciał, pewnie jakbym był latarnikiem, to bym totalnie nie chciał nieproszonych gości. I jest też znaczek XCOM-u. Myślę, że warto przy tej okazji wspomnieć o małym konkursie, który teraz przygotowaliśmy, a to właściwie nie jest taki wcale mały konkurs, dlatego że nagrody są naprawdę potężne. Macie do zrobienia zdanie konkursowe. Żeby je zrobić, musicie wejść koniecznie na mojego Instagrama, który teraz wam się pojawia oczywiście gdzieś tutaj z prawej albo z lewej strony, nie wiem, pewnie już to widzicie. Po drodze jeszcze będziemy spotykać pewne wskazówki, które będą wam się na pewno przydawały w, wiecie, skonstruowaniu fajnego zdania konkursowego. A zdanie brzmi w następujący sposób. Jak wyobrażasz sobie świat Minecrafta z RTX modem? Wyobraź sobie tą mega fajną i piękną grafikę z tymi shaderami wykorzystującymi technologię RTX. Napiszcie właśnie w komentarzu tego posta instagramowego, w jaki sposób sobie to wyobrażacie. Możecie używać jakichś, wiecie, fajnych swoich rymów, czy jakichś możecie konstruować wierszyki, ale myślę, że więcej podpowiedzi w tym temacie znajdziemy w przyszłości. Rox chyba coś tam znalazł. No właśnie, tutaj jest jakaś skrzyneczka, słuchaj, no. Z jakąś podpowiedzią, z książką, patrz. No właśnie, ja zobaczę, myślę, że warto to zobaczyć.
Podpowiedź od XCOM. Bierzesz udział w naszym konkursie? Oznacz XCOM.pl. Także to jest kolejna rzecz, którą warto zrobić, że się bierze w tym konkursie udział. A my co? My lecimy w takim razie. Zwiększacie swoje szanse. Wygraną. Tak, dokładnie. Więcej oczywiście informacji macie w, na tym poście Instagrama, więc koniecznie wbijajcie na Instagram oraz na odcinki chłopaków, ponieważ chłopaków też są odcinki, jak pewnie widzieliście na początku tego, wiecie, tej serii. Warto sprawdzić, będziecie mieli więcej odpowiedzi. A my lecimy w takim razie dalej. To jest jakaś kolejna notatka. To nie wiem. Roxu czy Honory? Teraz ty. Na przemian to robimy, stary. Spotkałem wieśniaka, który mieszka w osadzie na sąsiedniej wyspie. Zaproponował mi transport za 2 diamenty. Drogo, nie? No, skorzystam z propozycji. Ahoj, przygodo! Okej. Okay. Więc słuchajcie, nasz stój wsiadł do statku. A patrzcie, rozrzucone są po wodzie beczki. No właśnie. Widzicie to? Teraz ślady po nich. Dobra, to cóż, będziemy musieli tam i w takim razie udać. Czy poszukamy łódki? Chyba nie, one są nie, bardzo daleko odsadzone od siebie. Ze środku. Dobra, to może zapukajmy najpierw, dobra. Bo byłoby niezręcznie, gdyby ktoś tam był, nie? Ding dong. Halo? Jest tam kto? Halo? Już możesz zejść. Nie ma nikogo. Nie ma? Halo? O. Nie ma chyba. Słyszałem halo? Jakiś dziwny głos, słyszałeś to, Rox? Nie. Jakiś strasznie dziwne halo słyszałem, dobra, nieważne. Chyba była wiedźma. Możliwe, no może to jest wiedźma, więc przeszukajmy może to. To jest enchanting table, dobra, nie ma nic wartościowego w tym. To jest jakaś skrzynka. Jakieś ej, czy to przypadkiem nie jest jakiś parkour? Bo zobaczcie, jak tak patrzę po tych skrzynkach, to ewidentnie tutaj można coś gdzieś powskakiwać czasami. Patrz na górę, tam są nawet... Sumie, no. O kurde, to, okay. To jest parkour, no. Ej, czekajcie, tylko o, kurde... O nie. Ja muszę się najeść, kurde, bo jestem panowie, trochę nienajedzony. Ja to się tepnę chyba. Nie, nie będziesz tak stary wyzwanie mówić. Nie będzie wypełnione. Właśnie, musimy wypełnić to wyzwanie, nie no ma czegoś takiego jak to będzie wyzwanie. A nie wystarczy, że jedna osoba tam wejdzie, naprawdę? Nie, no, nie. No dobra, no. Może wystarczy, że jedna, dobra, zobaczymy, stary. Ale ja widziałem twoje umiejętności parkurowe na jednym odcinku i stary wcale nie jesteś taki zły, tam gadasz tylko. No, Roxy jest skromny, tu jest on zombie! Myślę, że ja was mogę złapać po prostu, jakbyście spadali. O kurde, wiecie? Dobra, też spadłem, bez nadziei. Tu jest dużo zombie, nie wiem, czy chcecie tu wchodzić. No na pewno jest... nie chcemy, ale jakby co mamy do innego do roboty, stary, no. Jest gorąco. Ale to weź tam jakoś utrzymuj poziom. Tak, wybijam je. Jak ja mam tu wyeliminowane, chyba wszystkie. Tak? Tam jest? Ja, chodź. Ja. Chwila, bo ja staram się tam dostać. Radę. Gdzie wy jesteście w ogóle? Już jesteś na górze? Jak wy to zrobiliście? Jestem. O, cześć, tak. Bomber! Bomb! Kurczę, skill. Bomber, przestraszyłeś mnie! Oh my god, tragedia. Już tam zaraz będę. I co? Tutaj na górze są te zombiaki? Ja już mam mało HP, chłopaki, nie, powiem spadanie. Nie ma, już nie załapałeś. Jedzonko, masz, trzymaj jedzonko. Nie, dobra, ja mam trochę zombiaków. Mam trochę... O, dzięki, stary. Ty jesteś szkieletorem, więc jakby... Nie dziwię się, że mi to dajesz. O, łódki! No dobra, ja biorę jedną łódeczkę, słuchajcie. Ja wziąłem 3. O, i nasionka. Ja biorę też nasiona, no może założymy farmę przy łodzi chłopaki. Właśnie. Czy byłoby trochę niezręcznie, jakbyśmy mieszkali wszyscy razem, ale jakby myślę, że warto. Ze skrupy żółwia. O, mega fajnie, stary. O. Ty będziesz tym... pasuje ci. Jesteś stary naszym żółwiowym kapitanem. Ja nie widzę w ogóle, słuchajcie. Nic, zero. Jesteś żółwiowym stary generałem, więc zaakceptuj to. My możemy sobie, myślę, że spokojnie teraz zejść na dół i tymi łódkami, co, płyniemy za Steve'em, nie? No bo co mam innego lepszego do roboty, nie? No chyba tak. No, myślę, że tak. Myślę, że on nie bez przyczyny zostawia te notatki. Moim zdaniem to jest trochę podejrzane, że ten koleś zostawia takie notatki. Nie wiem, czy nie budzi to waszych podejrzeń jakiś lekki. Nie, jak ja... Czy wy zostawiacie sobie notatki teraz? Zostawiamy? No właśnie, ja totalnie nie zostawiam. Nie, zapomniałem, ale... postaci filmu. Aaaa, ty by strzaku, dobra, spryciasz. Bierz tą łódkę, zostawiłem ci. Aha, wy na jedną chcecie, chłopaki? Dobra, możecie na jedną, nie wiem. Ja nie mam łódki. Ej, słyszycie to? Ja słyszałem trójzą, może lepiej płyńmy, bo ja słyszałem trójzą. Okej. Ej! Tam jest łódź. Roxu, widzisz to? Jakiś statek rozbity. No, widzę. Zatonął, słuchajcie. Ej, powiem wam, chłopaki, że ta przygoda, kurczę, nabiera rozpędu. Ej, naprawdę coraz ciekawsze rzeczy tutaj znajdujemy. Zobaczcie, już tu jest jakaś latarnia z jakimś parkurem. Teraz, kurczę, jakiś rozbity statek. Nie, dobra. To jest jakiś stary, bo już jest zarośnięty. O nie, guardiany tutaj są, słuchajcie. Co ty gadasz? My się z nimi bijemy. O, faktycznie są, musimy je zlać w jakiś sposób. O, może być ciężko. Chodźcie, zaatakujmy ich. Ja mam żelazny mieczyk. Ja go klepię, ale to ja go za bardzo nie biję. Ja też właśnie go klepię. Ła, czekaj, bo to jest zły pomysł, chyba być blisko o siebie, on mnie strzeli i zabije. Wielce też! O Jezus, zabijeś go. W ostatniej chwili go zabijeś, stary, bo ja już umierałem. Ej, tu się... miałem szans, chodźcie, odpływamy stąd. Nie no, ale musimy sprawdzić, co jest tam na dole, stary, nie możesz tak opuścić wraku. Czekaj, to ja to badam, wy ich sprawdzajcie, w sensie wy ich lurujcie, ja to badam. Myślę, że coś może być tam. O, jest jakaś notatka! Tak? Biorę, wziąłem ją ze sobą. Zabieraj i uciekam. Jest mnóstwo rzeczy tutaj, chłopaki. O, ekstra, bierz to, o nie, topię się. Lecimy. Bombel, jesteś? Wszyscy mają łódki? Dobra, tak, uciekamy. Dobra, zwiewamy. Ej, to było fatalne, chłopaki. To było naprawdę niebezpiecznie. To było bardzo, ledwo przeżyłem jakieś rogi. Ej, czekajcie, chłopaki, bo ja w ogóle znalazłem przy okazji notatkę, więc możemy ją przeczytać, bo znalazłem ją w skrzyni, a nie było tam za bardzo warunku do przeczytania. Czy nie zaskakuje nic? Chyba nie. To nie może być przypadek. To nie my. W nasz statek uderzył jakiś czarny pocisk. Mam wrażenie, że był
był to pocisk Widera, ale skąd tutaj Wider? Jest ich za dużo, nie dam sobie rady. Widera? Co to robi Wider nagle? Nie wiem, ale to jest przynajmniej niepokojące. Sorry, że tak się uzbroiłem samolubnie, ale jakby dam wam, jak dopłyniemy, dobra? O, jest tam coś tam jest. Tylko nie wiem, czy my powinniśmy płynąć tutaj. Chyba tutaj, zobaczcie. To jest tam jakiś taki lasek? Jakieś kurcze... Ej, to wygląda... Ej, to jest chyba osada! Patrzcie, są łódki! Ej, okej, to są chyba te szalupy ratunkowe z tego statku, czy coś. Do której mieli płynąć. I za takie coś dwa diamenty, ale zdzierstwo, nie? No, straszne zdzierstwo, bardzo blisko, nie? Kurczę, oszukali go. W sumie wystarczy ściąć pniaki i ma wódkę, nie? Dobra, ja wam rzucam to, co zdobyłem. Może ktoś będzie bardziej odpowiedzialny za to. Zrzucam jeszcze ten toporek, nie wiem, czy ktoś potrzebuje toporka. Mamy drugi łuk, to ja go wezmę. Ja go wezmę tym razem. Myślę, że to szary bomber jest zbyt niebezpieczny, żeby mu takie rzeczy dawać, ale sobie weźcie rzeczy. O, dzięki, to lepiej od razu. Żeby coś, chłopaki, ale tu jest przypał. Jeszcze. Ta wioska wygląda niepokojąco. Wyłaził z niej przed chwilą zombiak, więc nie wiem, ale to nie wróży nic dobrego zwyczaj. Czy rozumiesz, w tej wiosce nie ma nikogo przyjaznego? No tu na razie nikogo, ale nie wiem, czy to jest wioska, stary. To wygląda raczej jakaś taka mała stajnia albo farma. A tu jest wioska, jest! No jest, halo! Jest wioska. Jest wioska, no. Halo! W beczkach nic nie ma, ja tak się tylko... O, jest właśnie jest kolejny X, dobra, zaraz będziemy mieli drugą wskazówkę. Pamiętajcie o konkursie właśnie na Instagramie. Możecie wbić na Instagram i zobaczyć właśnie konkurs. Zajmijcie się potworkami, ja może odczytam tą podpowiedź. Dobra, przy okazji. Dobra. Kolejna podpowiedź od X.com to oznacz Nvidia GeForce PL. Więc jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie i zwiększyć swoje szanse, to oznaczajcie koniecznie Nvidia GeForce PL, tak jak macie tutaj napisane właśnie tutaj. Także dzięki X.com za podpowiadzkę. Ja wezmę sobie może to złoto, bo to jest mnóstwo złota. Nie wiem, do czego nam się to złoto przyda, ale biorę je. Może kiedyś za coś się kupimy. Ale ja go nie brałem. O nie! Nie! Co jest? Czemu uciekasz? Mały zombie. Szkrab go goni! Szary bąbel! Zielony bąbel go goni! O, tu jest duży! Się stało. O nie, są jego rodzice! Mały szkrab kolejny, bicie go, kurde, to jest fatalnie. Bardzo niedobrze. Patrz, przyjo, coś tu jest. Wezmę sobie wodę do wiaderka. To jest skrzynka i dodatka kolejna. Ej, tu się dymią te mury, tu się coś strasznego wydarzyło, chłopaki. Nie żeby coś, ale patrzcie na to, panowie, tutaj. Chyba nie zdążyli czegoś zrobić. Ale fail. Inaczej by się skoczyło. Budowali golema, ale kurde fail. No, ale chyba nie zdążyli. Nie wiem, co ich zaatakowało, ale to nie wygląda zdecydowanie totalnie jakoś fajnie, więc zaraz pewnie będziemy mieli jakąś rozróbę, chłopaki. Tu jest podka na niewidzialność. No, Shio, weź tą podkę. Myślisz, że ja? Może się teraz przydać. No. Tak, ty jesteś Shio. Dobra, no to to wezmę ją. I marchewkę jedną wezmę, ale weź ktoś z was miecz. Dobra, chłopaki, jesteśmy tylko my i ta świnia. Myślę, że słyszałem coś dziwnego, jakby... Pilagera? Słyszycie to? Jest tu! Patrzcie! O nie! Ej, ratunku! Uważajcie, bo on jest mega silny, okej? Okay. Okej, to może to jest to, co ich zaatakowało. Ej, chłopaki, a tam... To jest chyba przyczyna, ale tu jest notatka w ogóle. Tam jest posterunek, jest więcej! Ej, nie, żeby coś, tam jest posterunek. Teraz zobaczmy tą notatkę w takim razie najpierw. Ja ją przeczytam może, zanim podejmiemy kolejne kroki. Uwaga. To jakiś koszmar! Prowadzą mnie ze sobą, wiedźma, która im towarzyszy, nałożyła na mnie efekty, które bardzo mnie osłabiają. Po drodze się ją spustoszenie. Wider niszczy wszystko, co spotka na swojej drodze. Stałem się ich więźniem. Co ze mną zrobią? Pomocy! Steve wpadł w fatalne tarapaty, chłopaki. Mi się ale wydaje, dlaczego że... oni go tutaj ciągną za sobą? Dobra, wiecie, to jest trochę mroczne, więc może zróbmy tak, skoro mamy tą podkę, to ja pójdę na przeszpiegi. Wy tu zostańcie i poszukajcie czegoś utecznego w tym, a ja zobaczę, czy tam przypadkiem coś się ciekawego nie kryje, czy tam ich dużo jest, czy co, wiecie, wybadam teren, zaraz tu wrócę i podejmiemy jakieś kolejne działania, dobra? Okej! Dobra, to ja piję podkę. Dobra, to powiedz takich zaskoczyć po prostu. Zniknąłem? Tak, no, widać twoją zbroję, ale myślę, że nie kapną się. Nie, totalnie się nie kapną, oni są strasznie głupi. Nie kapną się totalnie, idę tam. Dobra, zobaczmy w takim razie. Ale oni mnie totalnie widzą! Chłopaki, oni mnie totalnie widzą, no! Okej, nie są aż tacy głupi. O nie, dużo ich jest! Dobra. Czy ktoś ma tarczę? Kto wziął tarczę? Musicie... Dobra, to ja naparzaj mi. Ich. Ja ich walę na japę. Uważaj, bo ja ich walę na... Bułę im, na japę walę jest... im. Dobra, gituwa. Okay. Kto podpala? Bomber, to jest fatalny pomysł. Kto ma tarczę, słuchajcie? Bomber, ja ciągle w to wpadam. Ja mam tarczę. Czy ktoś ma jakieś jedzenie? Nie, jesteś najgorszy, stary. Podpalasz wszystko, ja ciągle w to wpadam. Sorry, no nie wpadaj. No nie wpadaj. No, chłopie, mam syropę! Rox, on jest griferem. Ja teraz spłonę, what the fuck, ej! Ja powiedziałem, nie wchodź w to! Jesteś griferem, stary! No dobra, okej. Okay. Możemy iść dalej, dealer, nie będziesz odwalał. Możemy iść, proszę. Ale mówiłem, żeś nie wchodź w te ogień. Ale stary, stawiałeś go po mojej drodze. O, notatka. Rox, uczyń honory, znalazłem kolejną notatkę, dawaj. Dobra, ja czytam. Oni współpracują, bandyci napadli na wioskę. W tym samym czasie prowadzą osadników do wieży. Nie mogę nic zrobić. Ja wiem, ja ich biję, okay. Ale nie przejmujcie się tym. Zaraz, uważaj, podpalam. Ich tu jest bardzo dużo ich jest, chłopaki. Wieży bardzo są osadnicy. Wieży są osadnicy? Ej, kurde, ich tu jest mnóstwo. O nie, to jest mag!
Jezus, mag jest! O nie. Zabiliście go? Gdzie on jest? O te duszki, waksy, woksy! Jest wielki bydlak, jest byku! Jest byku, jest chłopaki! Ej! Bestia. Byka nie pokonamy! Byka nie pokonamy! Nie, ten kto ma tarczę musi pokonać bestię, nie? Ej, dobra, siema, ja się ma, ja stąd idę. Ała, zabiła mnie bestia, zabiła mnie bestia, zaraz za was zabiegnę. Ej, to bijcie tego byka! Bijcie tego byka! Bije byka, z tarczą bije, a już. Zabił cię? Dobra, ja bijemy byka. Biłeś. Z dwóch stron go bijmy, byka. O, dobra, jak on mocno leje. Czekajcie, może wybijmy dookoła ludzi. A gdzie jest ten Ravager? O, tu jest, ja go zabiję. O. Tego złego kolegę, zabiję maga. Zabiję maga, chłopaki. Dobra, jest, leży. Mamy to. O mój Boże, dobra, okej. Zginąłem dwa razy, jest stabilnie. Ja też zginąłem 3 razy. Musimy uważać na te duszki, bo one strasznie mocno leją. Jeszcze zobaczcie, zostały tylko one, te weksy, no. Chłopaki, pokonaliśmy ich. Możemy wbijać do środka w takim razie. Ja słyszę jeszcze te weksy, ale. Dealer, serio, dobra, spokojnie. Tu jest diamentowy miecz, dobra. Myślę, że jest ich więcej? Weźcie, zjedzcie coś. Ja biorę. Nie, ten kto ma tarczę. Dealer, masz tarczę, to weź diamentowy miecz i hełm. To ja lecę na górę, tam coś jest. Instant damage. Dobra, naładujmy kuszę i lecimy. Tu jest też kusznik, nie tylko. Dobra, spadł, spoko. O, i tu są kolejni, tu są ci z tymi. Tobie klacie. Nie ma innego i nie drugi nasz leży, dobra, elegancko. Jakie mam zielone łóżka kozackie. O Jezus, ile ich tu jest? Na górze jest fatalnie, chłopaki. Na dół może ich sprowadźmy. Dobra, nie, jest elegancko, jest łatwo. Myślałem, że będzie gorzej, chłopaki. Dobra, udało się, nie żyją wszyscy. No panowie, elegancko. Patrzcie na to, zanim zobaczymy tych villagerów, ogarnijcie to. Jakiś ogromny bałwan, co to jest? Co on tu robi? Aha. No to może być ciekawe, słuchajcie. Myślicie, że Steve'a tam zabrali? No nie wiem, właśnie może spytajmy się tych kolegów, czy ktoś zna, czy ktoś potrafi z nimi rozmawiać? Halo, halo, wieśniaki? Ja umiem, to ja przetłumaczę. Mówią, że Maciek ma fajne skarpetki. Skąd kupiłeś je? O, mam skarpetki? Aha, że te żelazne. Okej. Nie, według mnie mówią, czy już wszystkich tutaj pokonaliśmy, tych pillagerów. Nie, oni mówią, że... Teraz. Widzieliście może tutaj Steve'a? No i co? Okej. Okay. Oni się tylko kłócą, oni się kłócą między sobą o politykę. Co? Oni się kłócą on mówi, że ten z diamentowym hełmie wygaduje głupoty. Jakby to jest możliwe. Dealer, siejesz ferment? Ej, widzieli Steve'a jakiegoś, słuchajcie. Tak, sieje ferment jak coś. Ale dealer chce, żebyśmy znaleźli tego, Steve'a, czy co robisz? Jakby jakiś Steve'a? Chcę, nie, sorry, nie przypuliło. Dobra, to Rockstar nie mówili, co mówili o Steve'ie? Dawaj złoty diamentowy miecz, no kurczę. No właśnie, to jest twoja kara, stary, to jest twoja kara, właśnie, no. To ja będę nosić czaszkę wstydu. No, masz drewniany. O, dobra, czaszkę wstydu. Ej, słuchajcie, widzieli Steve'a? Mówią, żeby najpierw rozwalić kraty. Kraty? A ktoś ma jakiś kill-off? Właśnie nie. O nie, dobra, to ja biję na dole jakieś kraty. Ja mam zapalniczkę jak coś. No nie podpalaj, totalnie nic nie podpalaj, stary. Dobra, okej. O, wychodzą, dobra, okej, cześć. Jest, elegancko. To są wieśniaki, oni mają nawet na imię wieśniak. Okej, dziękuję nam, słuchajcie, i mówią, poszli spać, co oni robią? Ale powiedzieli mi, słuchajcie. Co jest? A, bo zmęczeni są bardzo. No pewnie tak. Okej. Ma spania. Ja też w sumie chcę spać. Pod wieżą jest jakaś piwnica, tam poszli. Ale ostrzegają, bo ponoć były 4 mroczne szkielety. Piwnica, jedna wiedźma. Jesteście pewni? Czy mroczne szkielety to jest DTR-u, te hardkory? No, chyba tak. O nie. Dobra, wiecie co, chłopaki, ja powiem wam tak. I Wither jeszcze do tego. Co? Wither? Ej, dobra, nie, ja tam nie zamierzam iść. Nie wiem jak wy, chłopaki, ja się rozbijam. I co? Ja nie zamierzam iść do żadnych podziemi, wy sobie róbcie co chcecie. Może mnie przekonacie, może nie. Shio, musisz. To jest wyzwanie. Nie pamiętasz? Dobra, no. Musimy go uratować. Musisz. Na dobre i na złe. Rzeczywiście to jest wyzwanie. Nie ma spania. Znaczy i tak mi się wtrążolił w wyrko ten koleś, więc w sumie i tak się nie pośpię. Dobra, no to w takim razie co możemy wam powiedzieć? Musicie wpadać koniecznie na kolejny odcinek, który jest już teraz u Dealera oraz pamiętać o konkursie. Pamiętajcie, jakie wskazówki były przez cały odcinek. Jeżeli nie, to przewincie sobie odcinek, żeby go sprawdzić. Kolejne wskazówki na pewno będziecie mieli na filmikach właśnie u Dealerka, który będzie miał kolejny odcinek i ostatni odcinek będzie właśnie u Roxa na kanale. Więc koniecznie to musicie sprawdzić, bo to jest bardzo ważne. Szczegóły macie oczywiście na Instagramie, jest tam też koniecznie wbijcie. A my się już z wami żegnamy. Widzimy się u Dealera za chwilę, bo odcinek macie już teraz.